Dziś w programie o wybitnym polskim pisarzu Józefie Mackiewiczu, o wystawie Gospodarka III Rzeszy, o premierze filmu Czarny sufit. Opowiemy także o duchownych, którzy zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Józef Mackiewicz urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu w zamożnej szlacheckiej rodzinie. Jego ojciec Antoni miał bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i pierwsze lata spędził Józef Mackiewicz w dobrobycie. Miał dwoje rodzeństwa, starszego brata Stanisława, znanego powszechnie jako Cat Mackiewicz, wybitnego pisarza, przedwojennego polityka, premiera rządu polskiego na uchodźstwie oraz młodszą siostrę Sewerynę. Życie Józefa Mackiewicza można podzielić na trzy bardzo ważne okresy. Pierwszy to jest dwudziestolecie międzywojenne, drugi to jest okres wojny i trzeci to jest okres powojenny. Mackiewicz przeniósł się z rodziną do Wilna, ponieważ ojciec Mackiewicza, Antoni, pochodził z Wilna, tak jak cała rodzina. I tu jest istotny moment, to jest poznanie Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest dziedzictwo Kresów Wschodnich, to jest dziedzictwo tych części Rzeczypospolitej Północno-Wschodniej, którą Mackiewicz bardzo dobrze poznał. W Wilnie, w tym dwudziestoleciu międzywojennym, Mackiewicz wszedł w bardzo interesujące i ważne środowisko polskich konserwatystów. Po zdaniu matury, po również istotnym epizodzie w jego życiu, udziale w wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy został aresztowany przez Litwinów, kiedy również poznał, na czym polega bolszewizm i czym jest w zasadzie komunizm, bo to są te podstawy, to są te, można powiedzieć, to podłoże myślenia antykomunistycznego. Później przyszedł okres studiów. Chciał być przyrodnikiem, rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, przerwał je i prawdopodobnie ze względów finansowych powrócił do Wilna. Tam również rozpoczął studia, miał być przyrodnikiem, filozofem, ale tak naprawdę te studia przerwał i podjął pracę w bardzo ważnym, opiniotwórczym piśmie dwudziestolecia międzywojennego, jakim było słowo redagowane, kierowane i stworzone przez brata Stanisława Cata Mackiewicza. Józef Mackiewicz w redakcji nie odgrywał takiej roli jak jego brat. Czasami go zastępował, nie wiódł dyskusji politycznych, nie pisał tekstów światopoglądowych, nie reprezentował na forum publicznym tegoż pisma. Natomiast to, co jest ważne, zwiedzał nie tylko Polskę, ale przede wszystkim dogłębnie, można powiedzieć, każdy centymetr Wielkiego Księstwa Litewskiego. I w tekstach pisanych w słowie opowiadał właśnie o tych terenach. Opowiadał o dziedzictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego, o znaczeniu Unii, tej szerokiej polsko-litewskiej, o znaczeniu federacji, o idei krajowości, o tym, jak ważne dla państwa polskiego, dla Europy Wschodniej jest idea krajowości. Będzie widoczna w działalności Mackiewicza zarówno w okresie II wojny światowej, jak również w okresie emigracyjnym. Można powiedzieć, że Mackiewicz należy do jednych z ostatnich kontynuatorów i propagatorów idei Wielkiego Księstwa Litewskiego, o czym często wspominał Czesław Miłosz, który był jego krajanem i który wysoko cenił pisarstwo Józefa Mackiewicza. Ale dwudziestolecie międzywojenne to jest nie tylko poznawanie obszarów życia ludności na Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale to są również peregrynacje po Polsce w tymże okresie i opisywanie losów społeczeństwa polskiego, ale tych warstw niskich, pokazywanie absurdalności działalności sanacji, przepisów prawnych, można powiedzieć, trudów życia tych oddolnych warstw społeczeństwa polskiego.
czasie II wojny światowej swoje lata spędził w Wilnie, był również w Kownie, kiedy Wilno było okupowane przez Sowietów. Drugą bardzo ważną częścią dziedzictwa Józefa Mackiewicza stanowi świadectwo zbrodni katyńskiej. Kiedy 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili fakt odnalezienia grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim, Józef Mackiewicz został zaproszony do udziału w komisji, która mogła przyjechać na te tereny i osobiście dokonać oględzin. Po wyrażeniu zgody przez wileńskie AK, po kontakcie z polskim podziemiem, z władzami Polskiego Państwa Podziemnego, Józef Mackiewicz, zresztą nie jedyny Polak wówczas, udał się do Katynia. Swoje spostrzeżenia, oględziny, których dokonał, refleksje opisał w zbrodni katyńskiej w zbiorze dokumentów, który przygotował w 1945 roku na zlecenie Biura Studiów II Korpusu. Zbiór tych dokumentów nie został wydany pod jego nazwiskiem. Wstęp do tej publikacji bardzo ważny napisał generał Anders. Pobyt w Katyniu, to czego doświadczył wówczas, wpłynęło bardzo mocno na postawę i na twórczość Mackiewicza. Zbrodnia katyńska była jednym z ważniejszych tematów, które podejmował, któremu był wierny i za który czuł się odpowiedzialny Józef Mackiewicz. Mackiewicz i jego żona Barbara Toporska na emigracji żyli w bardzo trudnych warunkach materialnych. Mackiewicz nie znalazł stałego źródła dochodów, nie znalazł stałej pracy. Chciał pracować w Radiu Wolna Europa, ale Jan Nowak-Jeziorański zwalcza Józefa Mackiewicza za jego poglądy i nie został on w tej rozgłośni zatrudniony. Tak naprawdę żył z publikowanych tekstów w prasie emigracyjnej, głównie w Wiadomościach i Paryskiej Kulturze, wydawanych książkach, jak również wydawanych tekstach w prasie rosyjskiej i niemieckiej. Barbara Toporska dostała pracę w Głosie Ameryki i to spowodowało, iż Mackiewiczowie mogli troszeczkę odetchnąć od strony finansowej. Ale to również wiązało się z faktem opuszczenia Londynu, polskiego Londynu, który wtedy było centrum życia emigracyjnego, niepodległościowego, gdzie były władze polskie na uchodźstwie. Monachium było zupełnie innym miejscem. Oczywiście blisko było Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, natomiast w stosunku do Londynu Monachium nie stanowiło centrum ważnego ośrodka. Natomiast istotne jest, że Monachium było tyle atrakcyjne, ponieważ znalazła się tam również pewna część Ukraińców, którzy pozostali po II wojnie światowej. W związku z tym Józef Mackiewicz nawiązał kontakty z Ukraińcami, również brał czynny udział w życiu intelektualnym niemieckim, brał udział w kongresach historyków, naukowców polskich i niemieckich. Na emigracji Mackiewicz napisał najważniejsze swoje książki, opublikował. To jest w zasadzie to dziedzictwo, dzięki któremu możemy powiedzieć, że Mackiewicz znalazł się w plejadzie najwybitniejszych polskich pisarzy. Droga donikąd, kontra, nie trzeba głośno mówić. Całe swoje życie przedwojenne, jak i powojenne poświęcił prawdzie. Poświęcił pokazywaniu Polakom,
Na czym polega przedstawianie złożonych problemów XX wieku, głównie zagrożeń, jakie widział w nacjonalizmie, w bolszewizmie i komunizmie. Instytut Pamięci Narodowej przygotował pierwszy w historii film fabularny poświęcony pisarzowi Józefowi Mackiewiczowi, zatytułowany Czarny sufit. Jego premiera odbyła się 14 grudnia 2022 roku w Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Akcja filmu toczy się w Monachium w 1968 roku w mieszkaniu Józefa Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej. Jest zapisem rozmowy z jego wieloletnim korespondencyjnym przyjacielem Jerzym Giedroyciem na temat ówczesnej sytuacji międzynarodowej oraz istoty systemu komunistycznego. Józef Mackiewicz był jednym z pierwszych Polaków, którzy widzieli zwłoki polskich oficerów w Katyniu. Opublikował setki artykułów wspomnieniowych i komentarzy politycznych. Nie uznawał PRL jako legalnej formy państwowości polskiej. Był nieustannie krytykowany przez część środowisk Armii Krajowej na emigracji za negatywną ocenę polityki Komendy Głównej AK wobec Związku Sowieckiego podczas wojny oraz za swój nieprzejednany antykomunizm. Film wyreżyserował Arek Biedrzycki, który jest także autorem scenariusza. Wystąpili Marek Kalita, Krzysztof Stroiński i Agnieszka Wosińska. Co to jest ów czarny sufit? W czym tkwi dzisiaj to bezczelne kłamstwo komunizmu, skoro wiadomo, że to wszystko propaganda i maskirowka? Jak to w czym? W twierdzeniu, że komunizm jest z gruntu dobry. A złe są jedynie próby jego wykonania. To jest ich kłamstwo założycielskie. Przed Domem Polonii w Warszawie otwarto plenerową wystawę Gospodarka III Rzeszy. Ekspozycja ukazuje źródła dzisiejszej niemieckiej potęgi gospodarczej, infrastrukturę i technologię z czasów Wehrwirtschaft, czyli gospodarki wojennej opartej na grabieży mienia i wyzysku ludności z państw podbitych przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Wystawa jest też o ogromnym kapitale, zroszonym krwią. Kapitale zbudowanym w obozach koncentracyjnych i w miejscach kaźni. Z niewolniczej i przymusowej pracy więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady, jeńców wojennych, korzystało w okresie istnienia III Rzeszy 90% ówczesnych niemieckich firm. Niemiecki historyk Goetz Ali obliczył, że zagrabione przez Niemców dobra miałyby dzisiaj wartość co najmniej 2 bilionów euro. Wiele ukradzionych w całej Europie dóbr kultury do dziś znajduje się w rękach niemieckich. Autorem scenariusza wystawy jest doktor habilitowany Tomasz Panfil. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę autorstwa księdza Józefa Mareckiego Mysterium Iniquitatis – osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945. Zbrodnia wołyńska, jaka dotknęła Polaków mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 40. XX wieku, jest już dobrze zdokumentowana i powszechnie znana. Ale wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli także duchowni różnych wyznań, w tym także duchowni i osoby zakonne Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Książka autorstwa księdza Józefa Mareckiego przybliża tę tematykę. Autor ze szczególną starannością starał się przedstawić pełną listę zamordowanych księży i zakonników wraz z biogramami i fotografiami. Z chwilą upadku systemu komunistycznego w Polsce na przełomie 1989 i 1990 roku rozpoczęła się w Polsce dyskusja na temat dekomunizacji. Dopiero 1 kwietnia 2016 roku uchwalono ustawę dekomunizacyjną, zakazującą używania symboliki totalitarnej w przestrzeni publicznej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w bloku tematycznym zatytułowanym Dekomunizacja, przygotowanym przez redakcję portalu przystanekhistoria.pl. Znajdziecie w niej Państwo artykuły historyczne, a także nagrania audio i wideo poświęcone procesowi dekomunizacji w Polsce. W ciągu ostatniego roku z blisko 60 istniejących w Polsce pomników wdzięczności Armii Czerwonej usunięto blisko 30. Ten proces trwa i zapewne niedługo zostanie ukończony. A o historii pomników sowieckich w Polsce, a także o historii dekomunizacji przestrzeni publicznej
dowiecie się Państwo z bloku tematycznego zatytułowanego Dekomunizacja, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam.